cząteczko w żłobie. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Wzruszające kolędy, no to lecimy. Jest. Będziemy dzisiaj doświadczyć czegoś nowego, a mianowicie będziemy wymieniać olej w skuterze. Będziemy wymieniać olej w skuterze, musimy jechać do Padrze, bo jesteśmy w Czambianie, musimy jechać do Padrze, tam jest mechanik. Litr oleju kosztuje 20 zł. Syntetyk, nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobry, chociaż na nowy skuter może pewnie mógł być pełny syntetyk, ale pan, który pracował w sklepie, który sprzedawał te oleje, no nie miał za cholerę angielskiego, za cholerę nie umiał nic angielskiego, nie mogłem się z nim dogadać, no i niestety po prostu wziąłem taki, jaki zalecił mechanik, no więc myślę, że będzie dobrze. Tu u góry mamy Honda, więc myślę, że jest ok. Protech, Gold, coś tam. Będzie dobrze, a więc ciśniemy wymienić olej, zobaczymy, jak to sprawnie pójdzie, ile to będzie kosztować. Lecimy. Jestem już w Padrze, planuję za wymianę oleju zapłacić 10 zł, a mam całe 20, muszę gdzieś rozmienić, ale przy okazji kupię chleb i rozmienię sobie pieniądze. Muza w piekarni tak głupie, że nie idzie z chłopem się dogadać, ale spoko. I pamiętajcie, że tutaj chleb pakowany jest właśnie w takiej gazetce. Bardzo fajnie, fajnie to wygląda, śmieszne to takie trochę, no ale prawdziwe. Chleb, tu jest 5 takich małych chlebków, kosztuje to 2 zł, no i pakowane zawsze są w gazetę. I nie tylko chleby, dużo różnych rzeczy pakowanych jest w gazetę. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up. Like to my phone screen, ultraviolet. This ultraviolet's probably need more milk, but it all spills. Sit with my guilt from Zambiani, temper. Don't throw a tantrum. The words at random, make an anthem. Spin came like frisbee, make it happen. Acting I'm not trapped in this swelling way. I also change gear. 1, 2, 3, 4, gear. Also I change. This is another oil, or the same oil? Another oil. Ah. Oh. 10,000. Gear oil. Okay, gear oil. It's only 100? Pray for maybe. No. I need change. Yeah. I don't know. I have to change or not. I see. Ah, you change. Yeah. Now. Yeah. Okay. It's all connected. We all some monsters. Yeah, This is the engine, yes? Engine oil, gear oil. Ah, gear. This is gear. Engine oil. Okay. How many oil inside the gear? How many? Half liter? Yeah. Aha. A nic, wymienimy i w silniku, i w skrzyni biegów. Do silnika wchodzi litr oleju, do skrzyni biegów niby pół litra. No zobaczymy jak to wyjdzie. Aha, okej. No to jednak nie. Okej. To jednak do skrzyni biegów wchodzi tylko 120 ml, a nie pół litra. Dolewa się go chyba właśnie tutaj. Na dole się, na tej dolnej śrubce się go spuściło, takiej zabrudzonej.
świeżo zakręconej, a na tej górnej, co tutaj wkręcił pan, będziemy dolewać i to tylko 120 ml. No właśnie, bo tam nie wściekło przecież pół litra, ja widziałem to. No dobra. Czyli wszystko jasne. Jakby ktoś sobie chciał sam zmienić, to nie ma najmniejszego problemu. Zaraz tylko zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie dalej przebiegać. To ten lejek taki tutejszy, to mi się wydaje, że to jest po tym, po smarze. Mi się wydaje, że w Polsce smar w takim czymś był, w takiej tubie. I ten, a oni sobie zrobili z tego lejek, no też fajnie. Wlewamy olej do skrzyni biegów na lekko nachylonym skuterze. No ciekawe. No i nieplanowanie wymieniliśmy jeszcze olej z automatycznej skrzyni biegów. Tam wchodzi tylko 120 ml. Olej kosztował też 20 zł. Ten litrowy do silnika kosztował 20 zł i te 100 ml też kosztowało 20 zł. Czyli 40 zł za oleje. No i w końcu nieplanowanie zapłaciłem 10 tysięcy jeszcze za wymianę tych olei. Zmiękło mi serce, bo jak zapytałem, ile mam za to zapłacić, to powiedział, że ile dam, tyle po prostu będzie. Nie określił się, jaką po prostu cenę za to chciał. Być może było to warte 5 zł, być może warte było to 10 zł. Zapłaciłem 20 zł za wymianę tych dwóch olei, czyli 10 zł, tak jak planowałem, za wymianę silnika i dorzuciłem jeszcze 10 zł za wymianę oleju w skrzyni biegów. Łącznie zapłaciłem 30 tysięcy szylingów, czyli około niecałe 60 zł, niecałe 60 zł, 55 zł za wymianę dwóch olei. I niestety tylko kluczyk, który świecił, dalej świeci, a więc nie było to spowodowane tym, że jest za mało tego oleju, tylko czymś innym, nie wiem, bo na tą chwilę pan nie wiedział, jak to usunąć, ten kluczyk. Powiedział, że się dowie i żebym przyjechał za kilka dni, za 2-3 dni, to po prostu to mi wtedy naprawi ten kluczyk, skasuje go, dowie się jak. I co? Aha, no i teraz już wiem też, że raczej tak szybko tego oleju już nie wymienię znowu po 500 km, tylko co najmniej po 1000, może więcej. I fajnie by było, jakbyście wiedzieli, jak często wymienia się olej w skuterze. No naprawdę bardzo byłbym wam wdzięczny za po prostu zostawienie takiej informacji w komentarzu. Czyli jak często powinienem wymieniać olej w skrzyni biegów, jak często powinienem wymieniać olej w silniku. Jest to skuter 125 pojemność. Nigdy wcześniej nie miałem skutera, nigdy wcześniej nie wymieniałem takich olei, nigdy wcześniej nie interesowałem się takimi rzeczami, jak często trzeba to robić. I jeśli wy macie taką wiedzę, to naprawdę bardzo będę wam wdzięczny za podzielenie się tą wiedzą w komentarzach tego filmu. No nic, lecimy dalej. Nie, tu może to.